Witam serdecznie wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest jeden z wyjątkowych gatunków ryb akwariowych, duch amazoński lub duch brazylijskich, Apterontontus albifrons. Ze względu na swój wygląd określany także jako ryba nóż. Duchy brazylijskie to są ruchliwe, zwinne, przypominające swoją budową sumo, wyjątkowe ryby, które niezwykłym sposobem pływania oraz niecodziennym wyglądem i swoim zachowaniem wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Duchy amazońskie pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują prawie w całym dorzeczu Amazonki. Preferują regiony z wolnym prądem, piaszczystym podłożem i dużą ilością krajówek. W porze deszczowej migrują na zalane tereny leśne. Duchy amazońskie prowadzą nocny tryb życia, a w ciągu dnia przebywają w miejscach, gdzie nie padają promienie słoneczne. Po raz pierwszy gatunek opisał Linnaeus w 1766 roku. Preferują samotny tryb życia. Duchy amazońskie mają słaby wzrok. Do orientacji przestrzeni i polowania używają specjalnego organu, który wytwarza wokół ciała słabe pole elektryczne, pomagając wykryć pobliskie obiekty. Wykorzystują zmysł elektrorecepcji wyłącznie do lokalizowania pożywienia, poruszania się zarówno w ciemnościach, jak i w wodzie o dużym zamuleniu. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Akwarium powinien mieć powyżej 350 litrów. W akwariach dorastają do 30 cm, płodność osiągają w wieku 12-14 miesięcy, żyją do 15 lat. Duchy amazońskie mają wydłużone, boczne spłaszczone, zwężające się w kierunku ogona czarne ciało z dwoma jasnymi pierścieniami na ogonie i z kremową pręgą na głowie. Specyficzna budowa ciała wynika również z tego, że odbyt znajduje się tuż za głową, a za nim pofalowana, mięsista i długa pletwa. Nie posiadają lusek. Rozróżnienie wśród dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice nie są grubsze i mniejsze, a samcom wraz z wzrostem wydłuża się głowa. Duchy amazońskie preferują akwaria z piaszczyznym podłożem, gęstą roślinnością, licznymi kryjówkami i korzeniami, grotami z łagodnymi krawędziami, ponieważ lubią wciskać się w różne szczeliny. Ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Duchy brazylijskie prowadzą nocny tryb życia. Uaktywniają się o zmierzchu, a w ciągu dnia poszukują kryjówek. Lubią wyskakiwać z wody. Właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą. Duchy amazońskie są wrażliwe na obecność azotanu. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 30-40%. Zalecane również akwarium z duszkami amazońskimi, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Przydatna będzie również lampa UV, która zniweluje ryzyko choroby. Optymalne parametry wody: temperatura 23-28, pH od 6,5 do 8, GH od 5 do 19. Duchy amazońskie to są drapieżne ryby, więc należy ich karmić pokarmami mięsnymi, zarówno mrożonymi, jak i żywymi. Rybek można karmić dużą ochotką, drżownicami, kabalkami morzy i krewetkami. Warto zaznaczyć, aby pora karmienia była dopasowana do ich aktywności.
Więc najlepszym rozwiązaniem będzie pora wieczorowa tuż przed zgaszeniem oświetlenia w zbiorniku. Duchy amazońskie mają raczej spokojne usposobienie. Jednak w mniejszych zbiornikach mogą być agresywne w stosunku do innych, jak i do swojego gatunku. Duchy amazońskie nie mogą być trzymane z mniejszymi rybami lub ze skorupiakami, które prędzej czy później zostaną zjedzone. Dobrym towarzystwem będą gatunki o podobnych rozmiarach i wymaganiach środowiskowych. Rozmnażanie. Rozmnażanie duchów amazońskich jest trudne. Obecnie rybki rozmnażane w dużych farmach rybnych w południowo-wschodniej Azji i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Chociaż ostatnio były udane próby rozmnażania duchów amazońskich w Rosji, jak pokazuję w ostatniej części filmiku. Ale hodowcy wolą nie udostępniać szczegółów, więc nie mam wiarygodnej informacji. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.